Cześć! Ważna informacja. Od 1 czerwca 2021 roku wchodzą zmiany w kodeksie drogowym, które m.in. znoszą wyższą prędkość w mieście w nocy. Czyli od 1 czerwca przez 24 godziny jeździmy po mieście 50 km na godzinę, o ile oczywiście nie ma innych znaków z ograniczeniem prędkości. Do tej pory pomiędzy godziną 23 a 5 rano można było w mieście jeździć 60 km na godzinę. Poza tym od 1 czerwca wchodzą jeszcze m.in. dwa nowe przepisy. Pierwszy to pierwszeństwo pieszych na pasach, czyli pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Jednocześnie kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Czyli od 1 czerwca będziemy musieli ustąpić pieszemu, który lada moment chce przejść przez przejście. Temat z pieszymi i pierwszeństwem to jest taki bardzo śliski i trudny temat i bardzo proszę zarówno kierowców, jak i pieszych o rozwagę. Bo przepis ten bardzo łatwo wykorzystać, na przykład do wymuszeń, ale oby tak nie było. Pamiętajcie, zdrowie jest ważniejsze. Aha, i jeszcze jedna nowość. Zgodnie z ustawą, podczas przechodzenia przez jezdnię nie będzie mógł pieszy korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które mogłoby rozpraszać jego uwagę. Jest też trzecia zmiana w kodeksie, która nie wiem jeszcze w jaki sposób będzie egzekwowana przez policję, a mówię tu o jeździe na zderzaku. Od 1 czerwca przepisy będą mówiły, że minimalny odstęp wyrażony w metrach pomiędzy pojazdami, czyli pojazdem, którym my kierujemy, a pojazdem przed nami, do którego się zbliżamy, jest nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy. Brzmi skomplikowanie, więc powiem inaczej. Jedziemy na przykład autostradą 140 km na godzinę, to minimalna odległość, jaką mamy zachować, to 70 metrów. Przy 120 jest to 60 metrów, a przy 90 45. Przepis oczywiście ma sens, bo siedzenie na zderzaku to nasz sport narodowy, tylko mam pewne obawy, w jaki sposób będzie to respektowane. Jestem bardzo ciekaw. Tak więc podsumowując, w nocy zwalniamy do 50, uważamy na pieszych i nie siedzimy na zderzaku. Aha, i wiem, że na moim kanale są w 99% testy i spokojnie, tak też pozostanie. Po prostu byłem mocno zdziwiony, jak te zmiany są wprowadzane, no tak trochę po cichu i bez jakiejś szerszej kampanii przypominającej o tych zmianach. Stąd też postanowiłem nieco użyć mojego zasięgu. Mam nadzieję, że rozumiecie i wybaczycie. Cześć!